okazji pobytu grupy młodych Niemców w olsztyńskim liceum zorganizowano wystawę ukazującą współpracę zagraniczną tej szkoły. Oprowadzały po niej Izabela Zarwańska i Olga Kucharska z klasy 2B. Ekspozycja cieszyła się powodzeniem i była z dość dużym zainteresowaniem odwiedzana przez licznie przybyłych gości i uczniów olsztyńskiego liceum. Gdy młodzież bawiła w Olsztynie, pozostałe osoby odwiedziły Państwowy Dom Dziecka w Kościeszynie, który już od dawna utrzymuje zażyłe stosunki z Liben. Goście przywieźli świąteczne prezenty, które zostały uroczyście rozdane. Radość wśród dzieci była olbrzymia. Był to już ostatni punkt wizyty naszych przyjaciół. Lübner Familie haben für euch zu Weihnachten ein paar Päckchen gegeben, in die Hand geben. Niektóre paczki mają właśnie nazwiska, imiona. Te zostawimy najpierw, a potem... Die Apfelsinen bekommt, die lassen wir dem Heimleiter, der wird sie euch sicherlich... Po południu w liceum nastąpiło pożegnanie. Młodzi Niemcy po raz pierwszy nie byli zakwaterowani w internacie, lecz mieszkali u swoich rówieśników. Zwiedzili m.in. Wielkopolski Park Narodowy, Kurnik, Poznań, Rogalin i Leszno. Uczestniczyli w lekcjach w liceum. Na zakończenie wspólnie z olsztyńską młodzieżą bawili się na dyskotece w liceum. Pożegnanie było wielkim przeżyciem dla młodzieży. Przyjaźnie, jakie nawiązały się, na pewno zaprocentują w przyszłości. Zaistniała dzięki tej wizycie możliwość nauki języków. Takie przyjaźnie o wiele lepsze są niż odgórne deklaracje sympatii, gdyż prowadzą do większego zbliżenia między narodami i likwidują antagonizmy istniejące między poszczególnymi nacjami.